spokojnie jest. Przynajmniej tutaj pokazuje się, że ten kamieniołom to jest wyjechana kawał góry wyjechana. Maciek się trochę zabezpieczył. Maciek, dawaj! Ale damy radę. Rano było słońce. Jest trochę kosmiczny. Specjalnie muszę jest już taki świat. Mam nadzieję, że na dole będzie większy. Ale widzę po tych bryzach na wodzie, że też jest większy. Poczytać coś o tym miejscu, bo kompletnie nic o nim nie wiem. A teraz szukamy zejścia. Jakiegoś rozsądnego. Chyba tamtędy będzie najlepiej. Będziemy improwizować zejście, Maćku. Przejdzie stromo. Przejdzie stromo. Kopaczki, gdyby się tam tu stało, a tu się sypią. Tam to trochę bardziej ostro. Sypie się wszystko. Dobra, mi się udało zejść. Widok taki. Jesteśmy coraz bliżej wody. A łapy to mi zgrabiały już. Dawaj, Maciek, jak się ześliśniesz, to cię nagram najmniej. No profesjonalnie. Ty byłeś na Księżycu, czy co? Na Księżycu byłeś, czy co? Ale trochę ten teren przypomina, nie? Jakby nie roślinność. Taki surowy krajobraz. Tak. No, tu rośnie. Dobra, włączamy się. Co rośnie? Mało co rośnie. Mało co rośnie, dokładnie. Nie ma substancji tych bio. Kamloty. Tak. O, czuję się jak na Księżycu. O, kurde, to ma w sumie ze 20-30 metrów w dół. Jeszcze fotka i się rozłączamy, idziemy w dół.
ryzykować. Nie wyspieszcie. Wszystko się sypuje. Tak. Nie chciałbym tu być, jak to by była jakaś taka ala lawina też. Mogę przyznać, że nie jest to za bezpieczne miejsce. Powoli zbliżamy się do brzegu. Tam widać płciznę i tam wejdę. Zobaczcie, widzicie, jak wiatr wieje na tym, na robi taką ciekawą mgiełkę na wodzie. Po lewej i po prawej pewnie jest głęboko, ale tam nie wchodzimy. A tam jest jakiś bunkier, widać z daleka. Idziemy, zobaczcie. Nie chciałbym tu spać, bo tu wszystko, wszędzie są bardzo ostre kamienie. Nawet wspinaczka by nie była rozwiązana. Tu brzegiem mogę sobie pójść. Strasznie w łapy zimno. Jakby ten teren wykupił i tu se chatę zrobił, to byłoby zimno. Zobaczcie. Robimy fajne ujęcia i fajne zdjęcia, to trzeba sobie coś zrobić. Tu jest naprawdę niebezpiecznie, zobaczcie. Drut kolczasty, czyli nie wolno tutaj wchodzić na grani, bo są takie... Tam stają takie zębrze. Po kamyczek. Maciek bezpiecznie na odległości, ale kurde głęboko to jeziorko jest. Zobaczcie, małe drzewka. I nawet grzybki. Ale dwa grzyby znalazłem. No. Ale nie wiem jakie, to nie zrywałem. Nagrało się. Wejdę sobie na cały. Na ognisko. Czyż włączyłeś? Nagrywam. Chcesz coś powiedzieć? Nie, dziękuję. No powiedz, co? No nie no, powiem tak, miejscówka bardzo fajna. Przypomina krajobraz jakby poatomowy. Totalny post-apo. Jeżeli ktoś lubi klimaty bardzo surowe, gdzie jest dużo kamieni, szarości, burości i tym podobnych kolorów, taka depresyjna jesień, to jest miejsce dla takiej osoby. Może tutaj się spokojnie przenocować. Nawet mieszkać jakiś czas, bo tutaj mało kto chodzi. Jeśli w ogóle ktokolwiek tutaj będzie chodził. No i tak to wszystko wygląda dookoła. Totalne postapo. Jeśli ktoś takie klimaty lubi, to zapraszam do Czarnego Lasu przy Czarnym Górze. Gmina Kamienna Góra. Dziękuję. Tak, to widziałem, tylko pokazuję na kamerce. Ile może mieć długości ten zbiornik, twoim zdaniem?
plusy. Maciek ma jakąś technikę sprawdzania odległości. Także zaraz się dowiemy, jaka tutaj ta odległość jest moja od niego. Tylko pokażę wam, że widoczność jest bardzo dobra, powiem szczerze. Widzicie? 3 metry teraz, kiedy nie mamy słońca. Kiedy jest słońce, to podejrzewam, że na 4 do 5. Widzę jakieś glony. Ryb żadnych. Nie mówię, bo czuję pewien respekt. Wpaść bym tam nie chciał, ale widoczność jest naprawdę niezła. Pewnie tutaj można skakać w wielu miejscach. Fajny widoczek. Dobra, Maciej tam jest. Chyba pierwszy raz jestem w czymś takim. Trochę to brudno, bo ludzie jak zwykle śmieci zostawiają. No, Maciek już tam jest. Pewnie ma jakiś dalmierz w telefonie czy coś. Zobaczmy, jaki jest. Słabe mam powiększenie w tym telefonie. Albo taka odległość. Widzicie? Jest taka fala tutaj. Dobra. Idziemy. Ciekawa roślinność tutaj jest. Znowu widać skały. Masakra. Na szczęście tutaj już tak nie wieje, co mnie akurat cieszy. Powiem szczerze, w lato tutaj z maską koniecznie muszę przyjechać. Oczywiście nie sam, tylko gdzieś tam z kimś trzeba się asekurować. Dobra, jakby ktoś nie wiedział, co to jest, to jest kwarc w czystej postaci. Jak ostatnio byliśmy w jaskini, to coś podobnego wydobywaliśmy, tylko tutaj jest to na wierzchu i jest tego dosyć sporo, także będę miał pamiątkę stąd. Wezmę sobie jakieś takie kamyczki, zobaczcie. Trochę sobie poobłupuję. Szkoda, że nie mam młotka, bo nie byłem przygotowany, ale widzicie, jaki kryształ zajebisty? To jest to, co Mariusz lubi najbardziej. Patrz, to by się nadało do rozcinania skóry nawet, takie ostre. Zobaczcie, jakie kawałki. Tutaj ktoś to już łupał. Ktoś to już łupał. Widzicie? Jakie duże. Odłupał się jakiś kawał stamtąd. No i odsłonił właśnie taką żyłę, można powiedzieć. No szkoda, że to nie jest żyła srebra, ale pewnie byśmy jej już nie... Albo złota, bo pewnie byłaby już obrabowana.
Wow! Paweł, widzisz to? Morgi? To nie jest żadna pleśń. To nie jest, no nie, to nie jest pleśń, ale podobne żyły, tylko że większą żyłę widzieliśmy tam w jaskini, co byliśmy, wiesz? Zobaczcie, prawdziwy kryształ. Kryształy mają jakąś siłę, tylko że teraz w szkołach nas uczą banialuk, ale nasi pradziadowie to korzystali z takich rzeczy. Także ja przezornie sobie trochę tego pozbieram do domku. Jak zwykle mieliśmy farta. A co jeśli to jest zły kryształ i daje ci minus 5 do libido? I stracisz przez to libido. Nie stracę, nie ma szans. Patrzcie na ten kamień. Hop. Poleciał. Znowu widać skały. Wow. Idziemy dookoła zbiornika i rzeczywiście wejdę do wody, bo tutaj na szczęście tak nie dmucha jak wcześniej. Powinno być ok. Maćku, ciekawe, czy tutaj są ryby, na pewno, nie? Czemu niekoniecznie? Nie no, glony są. Jak są glony, to już mają. Poza tym tutaj też jakieś muchy. O, tu jest dosyć ciekawe wejście, ci powiem. Taki znaczy, woda jest czysta, bo nawet dno widać. Przy tej porze roku. Zobaczcie. Ale powiem ci, im zimniej, tym... tym jakby to powiedzieć, widoczność jest lepsza w wodzie. A tak, powiem ci, bo na Rusinowie w tym jeziorku, koło basenu... A tam jest, słuchaj, tam psy sikają, żule tu nas srają, lądują opony, jak i cała reszta. Tam się nie kąpię. Grzyby. Pewnie niejadalne, ale... Dobra, idziemy dookoła. Ciekawe miejsce do wejścia. W lato tu przyjadę z maską. Słyszałeś, i... Jak tutaj wejdziesz? Tam z boku. No tak, ja bym proponował chodzić od tamtej strony, gdzie jest wygodniej. I brzegiem płynąć, nie? Dobra. Ja popróbuję wziąć jeszcze. Idziemy dookoła. Przez kawał drogi. Tu widzę jakieś metalowe rzeczy, ci powiem. Metalowe jakieś konstrukcje. Kolejne grzyby, zobaczcie, takie miejsce, kto by pomyślał? Dobra, idziemy, ale co chciałem powiedzieć, powiem ci, że jest...
Dzięki.